jest. Istna magia. Tak, dokładnie. No. Pani Alutka, tak staramy się dobierać troszeczkę pacjentów, których pokazujemy pod kątem też problemów, które ludzie mają, dlatego że też wiemy, że osoby, które oglądają nas, mogą się potem utożsamić i zrozumieć, że jakby ich sytuacja nie jest taką sytuacją beznadziejną, tylko postaramy się znaleźć rozwiązanie. I pani Alutka jest takim przykładem klasycznym pod tytułem choroba przyzębia plus palę bardzo dużo papierosów, już nie palę w ogóle. Tak, bo jeszcze to muszę powiedzieć, że pani doktor mi tak powiedziała. Ja dam ci, Alutka, piękny uśmiech, a ty mi oddasz papierosy. No i tak zrobiłam. Ładne. Pani doktor teraz od miesiąca naprawdę pani Alutka nie pali papierosów. Brawo, brawo. Gratulacje. Nawet od miesiąca sukces. Po latach palenia. Tak. No, to niesamowite osiągnięcie, naprawdę. Bo jak spoglądamy na te zdjęcia, które tam koło pani doktor się pojawiły, to że... Operowaliśmy u pani i góra, i dół, więc tutaj tak jak widzicie państwo na zdjęciach, dzień po dniu, pokazaliśmy pani zdjęcia i pani Alutka mówi, wy mi tego nie pokazujcie, to w ogóle jest nieprawda. No, nie ja już mam tylko teraz tak. Tamto już w ogóle zapominam. Tak. Natomiast medycznie, troszeczkę, żeby tak nakreślić, co myśmy zrobili, to poza tym problemem, którym była choroba przyzębia, taka już naprawdę na tyle agresywna i już nie do wyleczenia, tylko kwalifikująca panią do usunięcia zębów, plus właśnie papierosy, które niestety nie są naszym przyjacielem, dlatego że zaburzają odżywianie tkanek, utlenowanie i tak dalej, to jeszcze dodatkowo u pani Alutki mieliśmy wadę taką ortodontyczną, gnatyczną. To znaczy taką wadę, którą nawet jeżeli usuniemy zęby, to ten taki trudne ustawienie kości szczęki i żuchwy zostaje, bo pani miała zgryz otwarty. Okay. Więc to, co naszym zadaniem, czyli moim zadaniem i zadaniem laboratorium, było wymyślenie i ustawienie najpierw wirtualnie w komputerze idealnych zębów u pani Alodi, tak żeby tutaj to wszystko do siebie pasowało i żeby troszeczkę oszukać to, co jakby było tą naszą, no niestety też wadą ortodontyczną. Wydaje mi się, że udało nam się wspaniale. Pani się czuje? Pewnie, że tak. No, cudownie. Fantastycznie. Dogada, ale ze Ślązaczką to już w ogóle. Rewelacja. Wszyscy się dogadujemy, słuchaj. No. Ze Ślązaczką, z taką? No, pewnie. No. Kochana Ślązaczka. Bardzo dziękujemy. Naprawdę. Ja też jeszcze raz, pani doktor, naprawdę dziękuję i że jest ten program, że go prowadzicie, bo dużo ludzi o tym nie wie. Ja tu aż ze Śląska przyjechałam, 400 kilometrów prawie, że jestem zadowolona. No dzisiaj się. Od 5 rano. Żeby tutaj być u was. Ale dziękujemy za to. Właśnie, w ten sposób to możemy się witać i żegnać. Drogie panie, jeszcze spokojnie sobie tutaj pogadamy. Oczywiście, a ty zmykaj nam opowiedz coś ze wspaniałym gościem. Kolejnym.